w aktualnym wydaniu Gminnego Flesza. Informacje na temat odświeżania dróg, relacja z koncertu kolęd w Kościele Świętego Jakuba w Niewieścinie oraz zaproszenia na zbliżające się wydarzenia. W końcu mamy zimę. Jednych to raduje, drugich smuci. Jednak najbardziej zadowolone są dzieci, mniej kierowcy. Opady śniegu powodują utrudnienia ruchu na drogach. Za odśnieżanie i usuwanie śliskości odpowiedzialne są właściwe zarządy dróg. Na terenie gminy posiadamy sieć dróg powiatowych, gminnych, drogę krajową i wojewódzką. Za drogi powiatowe odpowiada zarząd dróg powiatowych. Za drogi gminne odpowiada gmina, jednakże zadania są zlecone spółce komunalnej Błysk. Mając na uwadze chodniki, chciałabym przypomnieć o odśnieżaniu ich przez właścicieli posesji, do których przylegają. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w dzisiejszym koncercie kolęd w Niewieścinie. To już kolejny koncert, który zorganizowaliśmy w naszym kościele, który w tym roku obchodzi swoje 150-lecie istnienia. Bardzo cieszymy się, że tak wielu ludzi zawsze przychodzi, aby razem z nami kolędować, śpiewać i słuchać wykonań naszych małych artystów. Serdeczny Bóg zapłać. Z wielką przyjemnością i radością zaśpiewamy też nasze kolędy w Pruszczu, w kościele parafialnym w niedzielę 15 stycznia. Serdecznie zapraszam. Stycznia w niedzielę rusza 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku zbieramy fundusze na poratowanie zdrowia i życia dla dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz na godną opiekę medyczną dla seniorów. Na terenie naszej gminy istnieją dwa sztaby w Serocku i w Pruszczu. Wszystkie imprezy będą się odbywały na obiektach Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. W Serocku od godziny 16 do godziny 18. W Pruszczu od godziny 16 do godziny 18.30. W programie zaplanowaliśmy występy, koncerty muzyczne oraz licytacje. Między innymi bilety na zabawę karnawałową oraz karnety na basen. Od wielu lat społeczeństwo naszej gminy chętnie przekazuje fundusze na tak szczytny cel. Pamiętajcie, warto pomagać. Witam Państwa bardzo serdecznie. Jak co roku Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu przygotował ofertę na ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. W terminie od 28 stycznia do 4 lutego wyjeżdżamy na zimowisko narciarskie w Zawoi. Natomiast od 30 stycznia do 3 lutego oraz od 6 lutego do 10 lutego zapraszamy na stacjonarne zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji oraz w Domu Kultury w Serocku i w Domu Kultury w Łowinku. Gminna Biblioteka Publiczna w ramach zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie zaprasza Państwa na wykład Stres ma wielkie oczy, jak sobie z nim radzić. Magister Bartosz Gwizdała, godzina 17.30, 19 stycznia.